Dzień dobry, cześć i czołem. Rybnik, 1 sierpień 2019 rok. Przed nami EU07306 z pociągiem międzynarodowym Morawia, Katowice-Wiedeń. Jak widzicie, skubany daleko mi właśnie tutaj stanął za powtarzaczami. Wagon barowy, przepraszam, bagażowy. No i ledwo co zdążyłem na odjazd. Taki skład wzmocniony widzę. Morawia w takim zestawieniu nie jeździ. Coś jakiś podsuł chyba. Dobra, no ale jestem po nocce i na styk się wyrobiłem, na styk na odjazd Morawii. Praktycznie minutkę bym był spóźniony i Morawia by mi odjechała. Dobra. Półmetek wakacji, no. 1 sierpień dzisiaj. Tu mamy jeszcze na boku jakieś składy z gadsami. Lokomotywa ET22 na czele. Na odbierakach. To chyba z gadsami jedzie na Czechy. Za Morawią chyba puszczą składzik. No to tydzień temu film nagrałem właśnie na stacji w Chybiu. Dzisiaj równy tydzień jest, no postanowiłem tutaj na Rybnik skoczyć i nakręcić co nieco. No na pewno będzie Comenius, no Comenius, ale dopiero za godzinkę. A tak, no to nie wiem, Pirat, nie wiem czy na Pirata będę czekał, ale planowo jedzie. A Wydmy na przyjeździe do Katowic były 25 minut splecowane. Ale podejrzewam, że to się zwiększy to opóźnienie, bo to tam robią przepinkę, oblot, siódemeczka będzie robiła. Przyspieszony Władysławia, Władysław Śląski, Katowice. Za chwilę tu nam wjedzie. Tu. No proszę, ledwo się skończyła zapowiedź, a pociąg już wjeżdża. A niekiedy to i po zapowiedzi 5 minut czekałem na wjazd pociągu. N76008. PR z Krakowa do Władysława Śląskiego z przyczyn niezależnych przyjedzie z 60-minutowym opóźnieniem. Tak teraz zapowiedziane było. PR-y 60 minut Kraków Władysław. Masakra. To zaś od Krakowa do Trzebini jest chyba komunikacja autobusowa.
Dobra, tutaj za chwilę wjedzie KŚK relacji Bielsko-Racibórz. To też ją za chwilę tutaj tą KŚK uwiecznimy. No a z towarów na razie nic nie ma. Nic się tutaj nie przewija. O, chyba coś mi się zdaje, czerwony pospolity Kibellos. No, dawno nie widziałem, nie chwyciłem dawno czerwonego klopa. Ta jednostka przewozów regionalnych. N57 1419. Tu jest właśnie krzyżowanie pociągów. Ten jedzie Bielsko-Racibórz, a tu mamy Racibórz-Bielsko. 36 WA009. N76005 osobowy do Katowic. Piętnaście minut przed nim jechał przyspieszony do Katowic, a ten jedzie osobowy. Dobra sprawa, przyspieszony. Chyba, nie wiem, 10-15 minut wcześniej w Katowicach. Się na tych malutkich przystankach nie zatrzymuje. Tak się zastanawiam, czy czekać na tego pirata, czy nie czekać. Pirat, wydmy. Dwa składy jeszcze by były. Dobra, coś tam się zastanowimy. Tu no w międzyczasie wjeżdża Wodzisław Śląski Leszczyny. WA002. No, to za chwilę powinien wjechać ekspres Intercity Comenius. Ostrawa, Swino, Warszawa Wschodnia. No i za nim, 10 minut po nim powinien wjechać pociąg Intercity Pirat. TLK. Wydmy są opóźnione. No i później jeszcze jest Pirania z Bielska do Kołobrzegu, ale na niego już nie będę czekał, bo jestem po nocy, uciekam do domu spać. No proszę, pirat przed czasem. Myślałem, że wjedzie po Comenius, po składzie Comeniusa, no. Już wjeżdża. Tutaj. O, już. Tarcie o szynę. EU07 045.
Dobra, dziewiątka z Comeniusem. O, ładny, szybki wjazd. 0,43. Ej, C111. Pociąg Express Intercity Comenius do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna odjedzie z toru drugiego przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność. Dobra, Pirat pojechał. Comenius pojechał. Ostatni skład, który mi teraz za 10 minut wjedzie, to będzie TLK Wydmy. Hel, Łeba, Bohumin. Po tym pociągu się już zawijam, kończę materiał i no i idę do domu spać. Pociąg TLK Wydmy ze stacji Hel i Łeba do stacji Bohumin przez stację Chałupki wjedzie na tor 5 przy peronie 1. Opóźniony pociąg TLK Wydmy ze stacji Hel i Łeba do stacji Bohumin przez stację Chałupki wjedzie na tor 5 przy peronie 1. Pociąg jest objęty rezerwacją, więc wagony numer 355, 354, 353, 352 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 351, 350, 349. Szanowni Państwo, tu jeszcze wjeżdża Pirania z Bielska do Kołobrzegu. Fajną trasę jedzie. Wrocław, Zielona Góra, Kostrzyn, Szczecin. No i później dieslem ciągnięta do Kołobrzegu przez Płoty. EU07, 055. A tu już w oddali widzę światełka siódemeczki z TLK Wydmy. O, Pirania tutaj 20 minut będzie oczekiwać na godzinę odjazdu. A ten pociąg Wydmy, ta TLK opóźnienie zwiększyła. Tak jak do Katowic przyjechało z 20-minutowym, to tutaj też dalej 20 minut. Myślałem, że troszkę zwiększy opóźnienie. Ale jest okej. Co my to mamy za lok? EU07 303. Sama EU dzisiaj. Elektrowóz uniwersalny. Skład brzydki, bardzo, bardzo brzydki, brudny, czeskie stare pudła. Nie wiadomo, kiedy to wodę widziało. Bardzo brzydki, brudny skład. Męka. W takich pudłach jechać na hel, męka, odradzam.
A tu jeszcze uchwycimy tabulę Pirani. No i będziemy kończyć materiał. No, wszystkie składy, jakie były dzisiaj do złapania, to złapałem. No, potem jedzie o 9:00, po 9:00 jedzie Intercity Praha, Porta, Morawika. No i co później? Batory. Ale tutaj poranek, piękny poranek z Intercity. Proszę, Piranio. Dobra, szanowni państwo, szanowni widzowie. Aha, najważniejsze. Pozdrawiam kolegę, który wysiadł ze składu Pirata, TLK Pirat, z wagonu sypialnego, ostatniego pudła w składzie. Kolega z Rybnika. Chciałem go pozdrowić. Nie wiem, czy mnie widział, czy nie chciał widzieć. Mniejsza z tym, nie wnikam. Ale pozdrowienia dla ciebie, kolego. Dobra. To ja będę się zawijał już do domu. Dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszam do komentowania, lajkowania. No i bywajcie tymczasem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Rybnik, 1 sierpień 2019 roku. Intercity Przemo. A tu jeszcze mamy w międzyczasie odjazd Wydm. Intercity Przemo, bajo. Do zobaczenia.